8 grudnia obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jest to również dzień wspomnienia błogosławionego Alojzego Liguda, prezbitera. Alojzy urodził się na Opolszczyźnie 23 stycznia 1898 roku w pobożnej śląskiej rodzinie. Jego ojciec był przewodnikiem pielgrzymek do sanktuarium na Górze Świętej Anny. W szkole był bardzo dobrym uczniem. W wieku 15 lat wstąpił do niższego seminarium misyjnego ojców werbistów w Nysie. Pragnął być misjonarzem w Chinach lub w Afryce. Naukę przerwała I wojna światowa. Uczestniczył w niej jako artylerzysta na froncie francuskim. Po wojnie kontynuował naukę i formację. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1927 roku. Nadal pragnął wyjechać na misję, jednak skierowano go do Poznania. Tam studiował filologię polską i równocześnie posługiwał jako katecheta i kapelan w szkole sióstr Urszulanek. Cieszył się z pracy wśród dziewcząt. Na prośbę przyjaciół wydał tomiki przemówień z tego okresu, Audifilia oraz Naprzód i wyżej. Po studiach podjął pracę nauczyciela języka polskiego i historii w gimnazjum prowadzonym w klasztorze w Górnej Grupie. Od czerwca 1939 roku był przełożonym tego domu. Gdy po kilku tygodniach przewieziono tam 80 księży i kleryków sąsiednich diecezji, przyjął ich z otwartymi ramionami. Wszystkim starał się zapewnić bezpieczeństwo. Nie na długo, 5 lutego 1940 roku, wraz z innymi współbraćmi został aresztowany. Rozpoczęła się wtedy jego wojenna tułaczka. Ostatnią, najdłuższą stacją był obóz w Dachau. Przydzielono mu numer 22604. Ciężka praca, wygłodzenie oraz tortury nadwyrężały jego zdrowie, ale nie złamały ducha. Księża szukali u niego pomocy, pociechy i oparcia. On nawet w tych nieludzkich warunkach zachował uśmiech, pogodę ducha, radość, żartami sypał jak z rękawa. Był apostołem humoru i optymizmu. Nie dał się złamać i był ostoją dla innych. Rozmawiał ze wszystkimi, ateistami, komunistami, funkcjonariuszami obozu i samym komendantem. Z jednymi, choć go wyśmiewali, podejmował dysputy teologiczne czy biblijne. U drugich upominał się o chleb dla współwięźniów i szanowanie ich praw. Był za to bity i upokarzany, ale nawet Niemcy go szanowali. Kiedyś, gdy pracował w szopie, jeden ze współwięźniów, Rosjanin, zapalił papierosa, co było surowo zabronione i karane. Na widok znanego z okrucieństwa kapo zgasił go, ale w baraku pozostał dym. Podejrzenie padło na księdza Alojzego, przyznał się i wziął na siebie karę, został dotkliwie pobity. Gdy nie znaleziono przy nim niedopałka i posądzono o kłamstwo, spokojnie stwierdził, że palił, ale nie dziś. W ten sposób ocalił Rosjanina. Jako kapłan niósł też współwięźniom umocnienie duchowe. Potajemnie celebrował mszę świętą we Wielki Czwartek i roznosił komunię świętą. Dla wielu była ona już ostatnią przed śmiercią. Starania księży werbistów i rodziny o uwolnienie go z obozu były daremne. W obozie zachorował na gruźlicę, ale organizm pokonał chorobę, wyzdrowiał. Mimo to niespodziewanie wpisano go do grupy inwalidów, co było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Zginął przez utopienie, ale wcześniej, jeszcze z żyjącego człowieka, cięto pasy skóry. Tak zemścił się na nim kapo, któremu zwrócił uwagę, gdy niesprawiedliwie wydzielał chleb więźniom. Zginął śmiercią męczeńską w nocy 8 grudnia 1942 roku, gdy kończyło się święto niepokalanej dziewicy, którą kochał i czcił. Księża współwięźniowie szukali u niego oparcia, nadziei i pomocy. Zaświadczyli, że był to człowiek prawy, uczciwy, prawdziwy kapłan według Bożego serca i już w obozie byli przekonani o jego świętości. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, Alojzego, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.